Okej, teraz musi się udać. Proszę, proszę. Dobra, kumam. Okej, bukiel grzywy jednorożca jest. Teraz łza syreny. Proszę, idealnie. Łzy i grzywa, ryby i jednorożce. Będę wielki! W końcu rosnę! Sprawdźmy, czy zaklęcie działa. Niech się stanie. Sam, co to za smród? Co tu się dzieje? Postanowiłem urosnąć. Jest mikstura i zaklęcie wypowiedziane. Teraz muszę je sprawdzić. Z tym wszystkim? Nie chcesz, żebym w tym szperał. A jak zrobi się siny? Jedziemy! O, co się dzieje? Nic nie widzę. Myślisz, że zadziałało? O, jak najbardziej, kolego. Wow, rety kotlety! Własnym oczom nie wierzę. Udało się! Znaczy, wiadomo, w końcu jestem największym magiem. Zwolnij. Może sprawdzimy, co jest w środku? Chodź. Cześć. Spójrzcie na to pudełko Nanana Surprise Ultimate Surprise. Jest świetne. Takie puchate i tęczowe. Kto by pomyślał, że mój czar będzie tak skuteczny? Dajcie nam szybciutko lajka i bierzemy się za otwieranie. Zobaczmy pudełko. W środku jest mnóstwo strojów. Piper Prym jest wyższa i może przybrać każdą pozę. Ekstra. Ale żeby zajrzeć do środka, musimy pozbyć się tej tektury. BBD, Babidi, subskrybuj BD! Wow, super! I jako czarodziej stwierdzam, że wyszło nawet nieźle, ale stać cię na więcej! Okej, później ci zaimponuję. Wow, na górze torby jest kółko na klucze! Ha, noszenie jej jako klucze musiałoby być mega niewygodne! Nie chcesz zobaczyć, co się stanie, jak pociągnę za ten zamek? Jedziemy! Wow, patrzcie! Są tu jedne z moich ulubionych rzeczy! Nadmuchiwany woreczek! Wow, i słomka! A tak, wyjmijmy ją. A teraz sam woreczek. Jest naprawdę duży. Szybko, Su! Włóż słomkę i nadmuchaj woreczek! Gotowi? Uwaga! Idealnie! Fantastycznie! Ciekawe, co jest w środku. A, masa innych woreczków! Ale super! Czekaj, Su! Nie będziemy ich otwierać w takim bałaganie! Ogarnę to! Siak! Nic się nie stało? Chyba użyłem złego czaru! Razem musi zadziałać, bo przygotowałem nowe zaklęcie! Ale czas! Ozdobia ani ślad! Ha, mówiłem! Świetnie, Sam! Teraz możemy otwierać woreczki. Zacznijmy od największego. Dobra, ciekawe, co jest w środku. Megaśny karabinczyk! I jakie ma urocze uszka u góry! Nawet ci pasuje, Sam! Idziemy dalej. Teraz ten woreczek. Tu musi być coś małego. Otwieramy. Mamy pierwsze ubranko. Spójrzcie tylko, uroczy, różowy i połyskliwy top. Bardzo szykowny. Otworzyłaś już dwa woreczki. Ja chcę następny. Oj, sorki, śmiało, Sam. Świetnie, Sam! Twoja magia wróciła! Jak to wróciła? To gdzieś sobie poszła? Nie o to mi chodziło. W każdym razie spójrzcie na tę czapkę. Jest przeurocza z tymi uszkami. Bardzo podoba mi się jej kolor. Bo dzięki temu pasuje do wszystkiego! Aha, co ważniejsze, pasuje do tej tęczowej kurtki. Ale puchata! Jest świetna! Dobra, jeszcze trzy woreczki. Ciekawe, co jest w tym. Łóż! Co za połysk! Odłóżmy ten plastik. To spódniczka! Jest przepiękna! Bardzo podoba mi się ta sznurówka. Będzie świetnie leżała na Piper Prym. Nie tak dobrze jak sweterek! Chciałem przymierzyć, ale utknąłem! A, pomogę ci, Sam! Spójrzcie, jaki uroczy! I ma małego kotka siedzącego na tęczy. Jak piękny sen! Mnie się podoba tęcza i kokardki na rękawach. Bardzo oryginalne.
oryginalne. Masz rację. Mam wrażenie, że z każdą niespodzianką robi się coraz ciekawiej. Następny woreczek. Tu jest coś jeszcze jaśniejszego. Okej, patrzymy. Musimy rozwinąć. Kurza twarz to wspaniała sukienka. A raczej suknia balowa. Piękna. Jest tu mnóstwo kolorowych spódnic, a ta suknia jest wyjątkowo piękna. Dobra, otwórz to! Proszę bardzo. Ej, pusto! Gdzie jest lalka? Sam, wstań, jesteśmy w połowie. Przez chwilę myślałam, że znajdziemy więcej nadmuchiwanych woreczków. A oto i one. Chcesz nadmuchać? Lepiej pójdę po ciastko. Jak chcesz, Sam. Nie będę tego sprzątał. Przecież wiem. Suzy. Swoją drogą to konfetti jest nieco mniejsze. Tak czy inaczej zajrzyjmy do woreczka. Jeszcze więcej woreczków, jej! I więcej! O, muszę tu sprzątnąć zanim je otworzymy. Nic lepszego niż słodycze w samo południe. Otwórzmy je! Mogę się podzielić. Super! Za 3 ciasteczka. Dobra, przyniosę ci ze skrytki. Okej, sprawdźmy co mamy tutaj. Gotowi? Ale się ekscytuję. Spójrzcie tylko na te budki z leopardzim printem. Mają cholewy i obcasy, dzięki którym Piper będzie jeszcze wyższa. O, no to mnie też przykro. Trzymaj ten woreczek. Umowa to umowa. Chcecie zobaczyć sztuczkę? Patrzcie uważnie. I... hop! Spójrzcie na te ciapki. Urocze, tęczowe i puchate kotki. Też chcę takie. Cieszę się, że się dobrze bawisz. Chciałbym znaleźć coś ciekawszego niż to. O czym ty mówisz? Ten grzebień jest świetny. I tak duży, że ja też będę mogła się nim czesać. Tak, wiem, ale to nie fair. Żądam kolejnej próby i woreczka. W porządku, wybierz sobie. Okej. Ten wygląda obiecująco. Na pewno znajdę coś lepszego niż ty. To się jeszcze okaże. Macie pomysły, co może być w środku? Sprawdźmy. Wow, urocze okulary. Oczywiście też są tęczowe. Świetne. Piper będzie w nich dobrze wyglądać. Mam jeszcze jeden woreczek. Su, zobacz, jakie fajne buty znalazłem. Co? Ty też? Moja niespodzianka miała być lepsza od twojej. Nie załamuj się. Myślę, że mamy remis, bo obie pary są świetne. Prawda, widzowie? Na tych sandałkach jest napis perfekcyjnie, a z tyłu są urocze kotki. Bardzo mi się podoba, że są w różnych kolorach. A tu mamy białe tęczowe budki z kotkami i rzemykami. Nie mogę się napatrzeć. Dobra, wszystkie dodatki są tak samo fajne. Czas poznać ich właścicielkę. Zdecydowanie. Wow, a oto i nasza Piper Prim. Przyjrzyjmy jej się z bliska. Jest przeurocza ze swoimi dużymi oczami i długimi rzęsami. I włosami z domieszką fioletu. Są przepiękne. A teraz najlepsze. Jej rączki i nóżki mogą się zginać. Może przyjąć każdą pozycję do sesji zdjęciowej ubrana niczym księżniczka. W sumie to spróbuję ją ubrać w suknię. Pomożesz mi sam? Proszę tu. Dzięki. Pamiętaj o okularach! O, jeszcze ta! Okej, świetnie. Pora ubrać naszą lalkę. I voilà! Ubrania świetnie do niej pasują. Wygląda tak przytulnie. Uwielbiam ten ciuch. Wow, to idealny look na domowy wieczór filmowy. Tymczasem przebrałam ją. Myślę, że teraz jest jej bardzo ciepło. Jest tu cała masa kolorów. Ale to tylko działa na korzyść ubioru. Jest świetny. Przymierzymy teraz coś romantycznego. Su, odsuń się. Chcę uwiecznić swój gust dla przyszłych pokoleń szlewików. Wow! Z
Piper, twoje włosy są perfekcyjne. Mogę cię czesać i czesać. Dobrze się bawisz, Su? O, Sam, co kombinujesz? Opracowałem idealne zaklęcie i mogę powiększyć wszystkie nasze lalki! Czekaj, nie chcę cię martwić, ale twój czar niestety nie działa. To był tylko żart. Miałam to wszystko od początku. Przepraszam. Czyli nie jestem czarodziejem? I taki wielki? Rozchmurz się. Pewnie, że jesteś wielki. Jesteś najfajniejszym szlemikiem na YouTubie, a nawet i na świecie. Weź, bo się zaczerwienię. Przynajmniej magia mnie nie zawiodła podczas otwierania. Miło nam dzisiaj było z wami. Subskrybujcie nasz kanał, a znajdziecie na nim więcej takich filmików. I wciskajcie przycisk dzwonka. Wkrótce zaskoczymy was nowym otwieraniem. Nie chcecie tego przegapić. Pa, pa. To co się stało, gdy wtedy czarowałem? Ach, Sam.